A teraz sport w aktualnościach. Rzeszowskie siatkarki rozpoczęły rywalizację w półfinale Orlen Ligi od porażki. Zespół Developpressu przegrał z głównym kandydatem do złota, Chemikiem Police, 0-3. Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdyby nie końcówka pierwszego seta, w której po wielkich emocjach Developpress przegrał na przewagi do 24. W drugiej partii faworyt wygrał bez większych problemów do 18, trzecia też dla Chemika do 20. Zwyciężczynie sezonu zasadniczego triumfowały w Rzeszowie 3-0. Zaczynało się ciężko ten mecz, bardzo ciężko. Dziewczyny z Rzeszowa się nam postawiły. Natomiast później na spokojnie opanowałyśmy emocje i zagrałyśmy przede wszystkim swoją grę na swoim poziomie i to wystarczyło. Developpress jest w trudnej sytuacji. W rewanżu musi wygrać na boisku przeciwnika i liczyć na zwycięstwo w złotym secie. Nie mamy nic do stracenia, nas stawiali na poza czwórkę, więc my to co ugramy to będzie nasze i naszym sukcesem, a na pewno nie wykluczamy tego, że podamy się i oddamy za darmo. Końcówkę meczu obserwował Marcin Możdżonek. Środkowy Asekoresowi właśnie przedłużył kontrakt, a rzeszowianie myślami są już przy swoim półfinale ze Skrołu Bełchatów. Dla nas liczy się tylko i wyłącznie teraz półfinał, niedzielny mecz. Chcemy się jak najlepiej do niego przygotować, aby w pierwszym spotkaniu już jak najlepiej wypaść i zdobyć jak najwięcej punktów. Półfinałową rywalizację ze Skrołu rzeszowianie rozpoczną od wyjazdowego starcia w niedzielę.